Dobra, ogólnie dzisiaj zaczynamy pakować się do Korei, bo w poniedziałek idę do fryzjera, idę ogarnąć mój odrost, więc trochę będę taka busy. Muszę porobić pranie, wyprasować ubrania. Tutaj na razie są ubrania ojca, jakby co rozpierdolone. Ale okej, w ogóle mój tato nie wie, że jadę do Korei we wtorek, więc no, się zdziwi troszeczkę. Dobra, nie chcę pokazać swojej mordy, bo mogłam teraz obleśnić, aczkolwiek powiem wam, że chyba to było jedno z ostatnich rozjaśnień moich włosów, nie wiem po polsku. Powiem wam, że to jest jedna z moich ostatnich koloryzacji tych włosów, bo ja czuję, że chyba będę niedługo po prostu łysa. Jakby, no, odpadł mi kawałek włosów, aczkolwiek no, rozumiem, że to nie była wina tej stylistki, tylko poprzedniej, bo no trochę mi to ujebało to włosów. A tutaj no cóż, kupiłam sobie kawałek pizzy. Kochani, ale mamy tutaj shopping normalnie. Chwila, jakie to jest mega ciężkie. Matko, ja nie wiem, opisam się po prostu. W ogóle Zara w sklepie wygląda moim zdaniem tragicznie, wygląda to wszystko jak takie totalne szmaty. Więc ja tylko kupuję online, jakby po sklepie to ubranie w ogóle przychodzą no, o wiele nowsze. A tutaj są zawsze jakieś takie znoszone, obleśne, więc ja nie lubię po prostu. O, tutaj moje ostatnie momenty w galerii Młociny. Dobra, kochani, jestem w domu i niedługo będę się już pakować do Korei. Nie wiem, czy zrobię w ogóle haul, bo mam teraz tak dużo tych rzeczy do wyprasowania i wszystkiego, jeszcze to przymierzysz na sobie, ja nie wiem. Jeszcze mam w ogóle tylko 38 kg bagażu, w sensie 30 jest do tego rejestrowanego i 8 do podręcznego. I ja nie wiem, jak ja się zmieszczę, bo mam tyle rzeczy. No, książek na bank nie biorę, bo mam ich w pytę, a to nie są wszystkie. Mam ich więcej, więc pewnie wezmę z jedną. Albo dwie max. Ja nie wiem. Nie wiem, co zrobić z moimi książkami. Naprawdę, chcę ktoś może kupić do japońskiego. Ex mi kupił. O, też mam tutaj do japońskiego. Proszę bardzo. Zeszyt. O, chyba to wezmę, bo to wydaje się naprawdę być przyzwoite. Tutaj właśnie taki japoński i koreański mamy. Takie bardzo przydatne wyrażenia. Aha, no zajebiście. O! O! Co tutaj mamy, kochani? Ja w Seulu rok temu. Ale dziwnie normalnie, wow. O, tutaj. A ten ziomek, tego w ogóle z dupy go poznałam na Hongdae i się okazało, że on zna Sandrę i poznali się w Polsce i byli na randce i chciał mnie wyrwać, jebany. Jeszcze mam tutaj taką bardziej akademicką koreańską książkę. Ta jest do Topika. Bardzo przydatna książka, dużo słówek, naprawdę bardzo ją lubię. Ta książka, ona jest w ogóle zajebista. Ma naprawdę mnóstwo gramatyki takiej przydatnej. Aczkolwiek, no nie wezmę jej, ona jest zbyt gruba po prostu, a muszę sobie pobrać jeszcze PDF-a w ogóle w Google. Więc po prostu ja tego nie biorę, jeżeli to jest dostępne w internecie, jakby I don't care. Tak. I muszę jeszcze się pochwalić, że schudłam, ponieważ w marcu ważyłam 59 kg prawie, a teraz 54,9, bitch! Ale laseczka normalnie, nie no, żadna laseczka tutaj kurwa jest na tłuszcz, aczkolwiek nie jest taki zły. No jest na tłuszcz, it's not bad. Bo w Korei będę chodzić tak jak zwykle, po 15 km dziennie, mało żarcie, bo ja się chcę zachodzić w ogóle do tych restauracji, więc będzie nice. Będzie nice i będę ważyć znów te 52 kg jak kiedyś. No ale kochani, było z pierwsza klasa. Nie no, zajebiście. Hej kochani, dzisiaj jest 20 czerwca
I dzisiaj wylatuję do Korei. Słuchajcie, normalnie taki hit był. Z rana nie było w ogóle gorącej wody i nadal nie ma. Więc musiałam w ogóle zagrzać gary po dwa razy. No oczywiście cztery, plus jeszcze dwa razy czajnik. Masakra! No cóż, ale dam jakoś radę. Zrobiłam przed chwilą makijaż. On ma ogólnie wytrwać do której tam? Drugiej w nocy, więc trzeba użyć setting sprayu. O, jeszcze nie używałam go nigdy. O, uwaga. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Chyba to była odpowiednia ilość ogólnie. W ogóle jestem w takiej czarnej dupie ze wszystkim. Jeszcze muszę pojechać do galerii Młociny, oddać ubrania, których ja nie chcę. Mam do spakowania jeszcze walizkę. Ech, masakra! Muszę wyrzucić w ogóle jakieś stare rzeczy, co ja tutaj trzymam cały czas. Ja pierdykam, nie wiem, ale przynajmniej mam dobry glow. Dobry glow. Ja nie wiem też co w ogóle założyć, ponieważ tak jakby jest pewien problem, że nie chcę zakładać nowych ubrań tak jakby do samolotu, no bo jakoś to mnie obrzydza, no noszenie ładnych nowych ubrań do brudnej przestrzeni, jakby nie. No ale później spotyka mnie mój ziomek Sisyon następnego dnia, więc też nie chcę wyglądać jak żul, więc rozważam różne te opcje, żeby wyglądać normalnie. Wygodnie i w miarę stylowo, ale nie wiem, czy mam takie ubranie, więc szybko pójdę do Zary i sprawdzę, czy coś jest na promocji, bo coś mi się zdaje, że chyba od dzisiaj są, więc trzeba sprawdzić. To jest mój look taki na lotnisko. Pozdrawiam. Oficjalnie lecę! Niedługo tata mi zamówi Ubera na lotnisko, więc tak jest look na dzisiaj. Nie jest idealny, bo tu mam być taki po prostu wygodny, więc jest długa spódnica, kurteczka, żeby nie było widać brzuszka i yes! Totalnie zesram się w tym momencie, jest mi tak ciężko. Jezu. A to kto to? To nie Sandra. A Sandra jest. Uśmiech! To był jakiś w ogóle horror. To co się zadziało, matko, jedyna nie. Gdybyście zobaczyli tylko te kolejki. I jeszcze kazał mi w ogóle typek wziąć laptopa i książki. Ale tutaj Sandra mi pomogła i ogólnie dała mi torebkę z Costa Coffee i dała mi smoothie, więc mood się polepszył. Ale naprawdę i tak ten facet był bardzo miły, ponieważ pozwolił mi mieć dwie walizki, więc... Ale nie można mieć ogólnie, więc ja nie wiem o co chodzi, ale zajebiście, jakby girl. Ja nie wiem, może panu się podobałam i mi... Pozwoli mieć dwie walizki, a nie można. Nie no, to pierdolę ogólnie. Ale jestem naprawdę wdzięczna. Mam zbyt dużo szczęścia ogólnie w życiu, mam wrażenie, więc... Nagrałam teraz mojego vloga i będę miała ogólnie
tam nie będzie. Nie wiem, zobaczmy. Jeszcze po prostu i chodzenie z tymi torbami. Boże, że on musiał naprawdę kazać wyjąć ten laptop. On jest taki w ogóle stary, on waży nie wiem ile. Z 4 kg i ta ładowarka. Nie, no nie stać mnie w ogóle na laptopie. Błagam, ktoś nie zasponsoruje. Jestem już w Turcji i za chwilę jadę do Seulu, tak dokładnie za godzinę i 50 minut mam boarding. Informacja o moim gate'cie będzie dopiero za półtora godziny, więc nie wiem, co sam zrobię. W ogóle na tym lotnisku jest tylko darmowa godzina neta, więc niech spierdalają. Jakieś śmieszki, heheszki. Nie wiem, pójdę sobie do sklepu. Ja nie wiem, no chodzę z tą torebką po prostu z Costa Coffee, jak jakaś powalona. No ale co mam zrobić? Facet mi kazał wyjąć to wszystko i trzeba nosić to. No nawet spoko to lotnisko, to jest mój kolejny raz tutaj. Ja właśnie ogarnęłam, że wzięłam wszystko do Seulu, ale nie wzięłam jedynie lokówki. No cóż, będę musiała pójść jutro albo pójutrze po lokówkę. No nie fajnie jest wydać 200, tak o, no ale trzeba. A w sumie tamta i tak była stara, bo była tam sprzed 10 lat, więc jakbym miała hajsem, to kupię Dysona, a nie jakieś tutaj dziadostwa. No ale chyba w Korei są raczej tanie te lokówki, więc jakby okej. Okay. Pierwsza 50, kochani. Zajebiście. Kupiłam sobie właśnie torebkę za 120 euro, ale w sumie ja polowałam długo na nią, ale nigdy jej nie było i w Polsce ona kosztuje 900 zł, a tutaj kosztowała 120 euro, więc to jest dobra cena moim zdaniem, a bardzo chciałam tę torebkę, więc cieszę się, hihi. Dobra. B17 i mamy Seul, kochani, to jest to. Nadchodzę. B17. Mała zmiana luku. Ale się zgłuszczę. Ale mam to gdzieś. Boże, jestem taka blada. Normalnie hit. Jestem już przed gate'em. Trzeba obczaić towarzystwo, czy są jakieś przystojniaczki. Na razie tutaj nic nie widzę. Słabi znak na ten moment, ale okej, okay, to nie, to jest lot do innego miasta. Okej, okay, widzę. I dosłownie zero dup. No to są dosłownie stare dziadki. Tutaj mamy jeszcze lot do Johannesburga, więc to jest dużo takich ciemnoskórych. No, same babcie. Dosłownie. Z tyłu tak samo. Totalny zimniak. Ale ja już wsiadam do samolotu. Czyli, że była cała akcja poszukiwawcza mojego telefonu. Jezu, taki flipping, że mi znalazł mój telefon. Ja pierdolę.
O Jezus, a to dobre. Amen. No i jesteśmy w showroom. Już dzień po. Hit normalnie. Jakby ja nie wierzę totalnie, że ja tutaj jestem. Wow. Ale ja normalnie, słuchajcie, właśnie skończyłam moją pracę. Dzisiaj tłumaczyłam dla takiej pewnej firmy. Przez 6 godzin robiłam $400. Ja pierdykam. Szok normalnie. Przynajmniej moja torebka się tutaj spłaci. Ja pierdolę. Probal. Dobra, musiałam przestać nagrywać, bo ktoś na mnie się gapił cały czas. Ale słuchajcie, normalnie hit. Jeszcze dostałam w ogóle telefon od Airplane Time i powiedzieli, że chcemy w swoim odcinku i będę tylko ja i jakiś typek w ogóle, aby wtorek na Gangnam będziemy kręcić, więc no ciekawe, co my tam będziemy robić, ale ogólnie to jest tak jakby troszeczkę takim skinship, you know, więc może być interesujące, jeżeli no typek będzie przystojny, jakby I don't mind. Jestem teraz nad rzeką. No Jezu, widzicie, kochani, wow! Yeah.